Cześć, witam w drugim odcinku ze Skodą Octavią pierwszej generacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na temat silników, usterek w tym aucie, no to zapraszam do filmu numer 1. Link znajdziecie w opisie. W tym filmie powiem co nieco na temat wyposażenia, na temat praktyczności i prowadzenia. Jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, to wykończenie wnętrza jest powiedzmy na średnim poziomie. Plastiki są dość twarde. Tutaj jak poprzyciskacie, to w różnych miejscach troszeczkę elementy te się ruszają, no ale wiadomo, samochód był projektowany z myślą o tym, żeby był autem po prostu budżetowym, więc nie ma co się zrażać do twardych plastików. Po prostu taka cena, taki samochód, nie można więcej oczekiwać od tego samochodu. Fotele są stosunkowo wygodne, choć brakuje regulacji podparcia lędźwiowego, co w dalszej trasie może okazać się słabe. Jeżeli chodzi o najciekawsze elementy wyposażenia, no to akurat w tym egzemplarzu jest szyberdach. Oczywiście otwierany, prawdopodobnie zaraz zobaczymy, czy otwierany. Otwierany elektrycznie. O, i można zaraz... Nawet działa. No. Sprawdziłem w tą i we w tą, działa. Z takich jeszcze różnych gadżetów, które możecie tutaj znaleźć, a których nie ma w tym samochodzie, to m.in. skórzana tapicerka, elektrycznie otwierane przednie i tylne szyby, tu akurat jest Corbotronic z przodu, z tyłu oczywiście też. Oczywiście elektrycznie regulowane lusterka, w tym przypadku regulacja lusterek jest niestety ręczna. Dostępny jest też 8-głośnikowy system audio, klimatyzacja, no i z grubsza to by było tyle. Bagażnik jest dość spory. No a po rozłożeniu tylnej kanapy przestrzeń znacznie się powiększa. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy w tym samochodzie, no to niestety nie jest aż tak precyzyjny, jak sądziłem. Wydawało mi się, że jednak będzie bardziej zbliżony do tego w Golfie, ale niestety się troszkę rozczarowałem. Jest mniej precyzyjny niż ten w Golfie. Zawieszenie jest zestrojone bardzo komfortowo za to, więc jeżeli lubicie samochody komfortowe, to zdecydowanie polecam. No i w tym odcinku to by było już na tyle. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam do łapkowania filmu w górę, jeżeli Wam się podobał. I oczywiście też zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku i polubienia profilu. W tym odcinku to już wszystko, no i oczywiście widzimy się już wkrótce. Cześć!